Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym Zielonym Domku i dzisiaj będzie o ekosposobach na uprawę roślin, dlaczego warto być eko i jak tym sposobem można zyskać nawet dodatkową roślinę. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak powiedziałam na wstępie, dzisiaj będzie o takim ekosposobie na uprawę roślin, dlaczego zdecydowanie warto taki sposób zastosować. Dla mnie te wszystkie takie eko tematy są bardzo bliskie mojemu sercu, stąd też nazwa kanału Nasz Zielony Domek. Natomiast najbardziej lubię, jeżeli sposoby eko są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne i tak jest dokładnie w tym wypadku. Dlatego myślę, że to jest tym bardziej warte poznania i chciałam się z Wami podzielić właśnie moim takim sposobem. Mówiłam już o tym kilka razy w poprzednich filmach. Zachęcam Was bardzo serdecznie, jeżeli uprawiacie swoje rośliny takie domowe w tak zwanym bigosie, czyli w takim podłożu składającym się właśnie z mieszanki piasku, różnych jakichś tam kamyczków, kory, chipsów kokosowych, włókna kokosowego, torfu, perlitu, wermikulitu, tych substancji, które możemy w ramach bigosu wykorzystać, jest całe mnóstwo. Każdy z tych komponentów ma swoje właściwości, czyli w tym momencie proporcja w tej całościowej mieszance będzie wpływała na to, czy podłoże będzie bardziej przepuszczalne, czy bardziej będzie zwięzłe, czy będzie właśnie mocniej magazynowało wodę, czy słabiej magazynowało wodę. I tym sposobem jesteśmy w stanie dla naszych roślin dopasować odpowiednie podłoże, jednocześnie uwzględniając warunki, jakie mamy w domu, ponieważ nieco inne podłoże będzie potrzebne, jeżeli uprawiamy coś w tych takich gablotach czy szafach kolekcjonerskich, gdzie mamy bardzo dużą wilgotność powietrza. Inaczej troszeczkę sytuacja, jeżeli mamy rośliny po prostu gdzieś wystawione w mieszkaniu i mamy tą wilgotność taką ogólną, takim jaką ma nasze mieszkanie, czyli pewnie od około 40% myślę do 70%, gdzieś to będzie ten przedział, gdzie każdego z nas mieszkanie gdzieś się w tym przedziale mieści. W przypadku właśnie tych gablot możemy zapewnić taką bardzo, bardzo dużą wilgotność do nawet dochodzącej 100%, ale nie dzisiaj o tym jak eko wykorzystać i co warto wykorzystać przy produkcji bigosu. Pokazywałam Wam to też w tych odcinkach w cyklu Repot with Me, gdzie przesadzaliśmy rośliny, że ja tego oczyszczonego włókna kokosowego lub torfu, w zależności w czym ogrodnik posadził daną roślinę, nie wyrzucam, tylko zawsze sobie to odkładam, zbieram sobie to do jednego wspólnego pudełka i potem, kiedy tworzę bigos, to wykorzystuję właśnie ten torf lub najczęściej ostatnio włókno kokosowe. Wykorzystuję jako bazę właśnie do tworzenia swojego bigosu, po czym dodaję właśnie różnych tam innych komponentów. Kupiłam też ogromny, przeogromny naprawdę, do dzisiaj jestem w szoku, jak dużo kupiłam paczkę perlitu, bo perlit jest rzeczywiście takim dodatkiem, który mocno lubię stosować. Także nie wyrzucam tego i zdecydowanie warto, bo spotkała mnie taka miła niespodzianka po powrocie z wakacji. Zrobiłam przegląd moich roślin, przeglądałam, co tam urosło, czy tam gdzieś jakiś listek, jakiś pojedynczy gdzieś nie zasycha. No ale to mnie po prostu kompletnie zszokowało, już Wam pokazuję, ponieważ w takim moim ogromnym, wielkim, zwykłym skandensiku pojawiła się alokazja. Alokazja Black Velvet i zdecydowanie ja jej tam nie sadziłam, nawet już nie pamiętałam, ale no, historia tej rośliny, która się pojawiła naprawdę jak całkowita roślinna niespodzianka. Już ją sobie odłożę, bo to jest bardzo duża donica, a roślina się ciągnie po prostu kilometrami, także jest naprawdę bardzo długa. Pojawiła się nieco jak niespodzianka. Ja kiedy kupiłam w Biedronce właśnie alokazję Black Velvet, to przesadziłam ją do swojego wtedy chyba takiego gotowego podłoża z zielonego parapetu. Czasami jak mi się nie chce robić mojego bigosu, to korzystam z ich tego podłoża uniwersalnego i jestem z niego dosyć zadowolona. Chyba z tych wszystkich marketowych, czy tych właśnie z tych sklepów roślinnych z podłoży, chyba to gdzieś odpowiada mi najbardziej. Wiem, że ona ma swoich zwolenników, swoich przeciwników, też różne. W komentarzach dzieliliście się swoimi spostrzeżeniami, że nie wszystkim te podłoże odpowiada. I jestem w stanie się zgodzić. Myślę, że jednak nic nie przebije tego, żeby stworzyć swoją własną, to gdzieś autorską mieszankę właśnie dostosowaną do naszych potrzeb, do potrzeb naszych roślin. Po czasie to człowiek też nabywa takiego doświadczenia właśnie, czego więcej potrzeba, ewentualnie po czasie można skorygować, na przykład jeżeli jest zbyt mało przepuszczalna mieszanka, to można po prostu na przykład dodać perlitu i sobie po prostu poprawić tę sytuację. I ja po prostu tą włókno, które usunęłam wtedy z tej alokazji, no, odłożyłam właśnie do tego pudełka i potem jak przesadzałam te skandensy, bo te skandensy, to chociaż teraz już są naprawdę mega, mega długie, to ja je w zeszłym roku kupiłam w takich malutkich różowych plastikowych doniczkach, były po 4 zł w Biedronce i one słownie były takie dwa pędziki po 2-3 listki.
No, a teraz to nie wiem, musiałabym policzyć, ale wydaje mi się, że mają gdzieś 1,20 m, może 1,5 m te najdłuższe pędy. Także no, podrosła roślina zdecydowanie. No i co się okazało? No okazało się, że te włókno kokosowe, które właśnie zachowałam, żeby sobie tworzyć moją mieszankę, no musiały być tam jakieś małe mini bulwki, których nawet ja nie zauważyłam kompletnie. No i tak sobie jakoś musiało być im też dość dobrze w tym skandensie, bo postanowiły wykiełkować i to już jest w ogóle, można powiedzieć, taki może chichot losu, kiedy ta roślina matka, czyli ta roślina, którą przesadzałam wtedy tą alokazję Black Velvet, no na chwilę obecną schowała się do bulwy i no nie wygląda zachwycająco. No to tutaj dzieciaczek już dwa takie sympatyczne listki wyłonił. Bardzo mnie to cieszy. Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji i powiem szczerze, że tym bardziej jestem zdziwiona, bo już sobie powiedziałam tak, że no chyba z tymi alokazjami to nie będzie miłości, nie dogadamy się, że już nie chcę żadnej dodatkowej alokazji w domu, bo ta właśnie alokazja Black Velvet aktualnie jest w formie bulwy i sobie ukorzenia się na nowo w ceramisie i zobaczymy, czy się w tym ceramisie ogarnie, czy się nie ogarnie. A druga moja alokazja, czyli alokazja kukulata, miała taki atak przędziorka, ale to po prostu był taki mega atak przędziorka, a wyjeżdżaliśmy na wakacje i nie chciałam, żeby tutaj się pod moją nieobecność nie wiadomo co wydarzyło, więc wyleciała na taras. No widzę, że na tym tarasie sobie tam nieźle radzi i wypuszcza kolejne liście, także zobaczymy. Dostała szansę, ale powiem szczerze, że jak się nie ogarnie, to może już z tego tarasu do domu nie wróci, bo niestety okazała się być po prostu magnesem na wszystkie możliwe szkodniki. Jak przyszła do mnie, to przyszła od razu z wciornastkami. Jest też nawet film na kanale, w którym właśnie jak była prezentacja pierwsza z tej rośliny, to odkryłam właśnie, że ma wciornastki, po prostu ciśnienie mi podniosła od razu. Te wciornastki udało się wtedy ich pozbyć, ale potem było dwa co najmniej albo trzy ataki przędziorka. Widzę, że on tak regularnie wraca i nie mam już do tego cierpliwości i wiem, że jest mnóstwo miłośników alokazji, ale chyba nie będę należała do jednego z nich. Zdecydowanie filodendrony to jest to, co lubię dużo bardziej. Rosną wdzięcznie, rosną zdrowo, solidnie, także tutaj naprawdę jest jeden taki długaśny. I zaraz jeszcze Wam pokażę drugi, no po prostu przepiękny. I pomyśleć, że takie dwa pędy można było kupić w zeszłym roku w Biedronce za 4 zł, a teraz mieć naprawdę ogromną, piękną roślinę. Ono tutaj za mną jest z tyłu normalnie i tam się wije między półkami mojego regału. O regał też pojawiają się stale pytania w komentarzach, więc myślę, że w najbliższym czasie postaram się też dla Was nagrać film o tym. A przy okazji chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo jak właśnie wróciłam, to przywitała mnie nie tylko taka miła niespodzianka w postaci zupełnie nieplanowanej, niespodziankowej alokazji, ale też zobaczyłam z wielką przyjemnością, że na kanale subskrybentów jest już ponad 2000. Chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która subskrybuje kanał, każdej, która ogląda film, za te miłe słowa w komentarzach, za to, że macie ochotę kliknąć i spędzić chwilę właśnie wirtualnie w naszym zielonym domku. Ja nie ukrywam, zaskoczyłam się tym tempem tego, jak subskrybentów zaczęło przybywać. Miałam z okazji 1000 subskrybentów nagrać film z pytaniami do Q&A, które zadawaliście. I ja muszę przyznać się Wam, że nagrałam ten film. Natomiast nie przebrnęłam przez montaż tego, ponieważ czułam się niesłychanie niekomfortowo przez 20 minut mówiąc tylko o sobie, więc w niektórych filmach na niektóre z tych pytań już odpowiedziałam. Taka forma gdzieś wydała mi się troszeczkę bardziej naturalna niż właśnie tworzenie filmu poświęconego tylko i wyłącznie mnie. Wiem, że jesteście ciekawi różnych rzeczy. Zapraszam Was w komentarzach, podpytujcie. Ja myślę, że będę po prostu odpowiadała na nie może tak bardziej na bieżąco. A jeżeli chodzi o tego, o te pozostałe, to mam to na uwadze. Będę do tego wracała. Bardzo, bardzo Wam serdecznie, kochani, dziękuję jeszcze raz. Napiszcie w komentarzu dzisiaj, czy Wam się trafiła jakaś taka gratisowa roślina, której się kompletnie nie spodziewaliście. Może Wam się też udała właśnie jakaś alokazja, która wyskoczyła nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. I czy Wy lubicie się z alokazjami, czy też właśnie Wasza relacja z alokazjami to jest raczej takie dosyć trudne i macie wątpliwości, czy warto je trzymać w swojej kolekcji. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was ponownie. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to możecie zostawić łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło to zobaczyć.
A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to bardzo serdecznie Was zachęcam. Możecie też kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy dostaniecie powiadomienie o nowych filmach, które się pojawią na kanale. A mam kilka takich właśnie ciekawych pomysłów, które mam nadzieję uda mi się w najbliższym czasie zrealizować. W tym między innymi mam zamiar nagrać dla Was film o mojej ostatnio ulubionej roślinie. Ciekawa jestem, jakie są Wasze typy w tym zakresie. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego zielonego. Pa, pa!